Zaczynamy kolejną część programu Republika po południu. Witam naszych widzów i witam również naszego gościa, który z nami jest w studio. Pan poseł Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Czekamy jeszcze na pana posła Bogusława Wątora z Nowej Lewicy. Mam nadzieję, że do nas dołączy. Tymczasem, panie pośle, my już zaczniemy nasze spotkanie i naszą rozmowę. I pierwsze pytanie, czy podpis, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, podpis pana prezydenta, czy to wszystko już temat zamknięty? Czy to zamyka sprawę dyskusji i pieniądze z Funduszu Odbudowy do nas dotrą? No i właśnie pytanie, kiedy? Miało być wrzesień, październik, teraz na koniec roku. Jak to rzeczywiście będzie? Myślę, że ta sprawa jest zamknięta z punktu widzenia większości, która stworzyła rząd, z punktu widzenia rządu, z punktu widzenia pana prezydenta, a także mam wrażenie z punktu widzenia Komisji Europejskiej i pani Ursuli von der Leyen, która przyjechała i ogłosiła, że akceptuje polski Krajowy Plan Odbudowy i odblokowuje te środki. Pan prezydent, który był autorem ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną i spełniającej te uzgodnienia, które poczynił z Komisją Europejską, otworzył furtkę. Myślę, że ten podpis rzeczywiście powinien być gwarancją, że te środki trafią. Czy pani zwróciła uwagę na to, że jest bardzo wiele środowisk, bardzo wielu polityków, niestety polityków polskich także i polityków w Parlamencie Europejskim, którzy nie chcą, żeby do Polski te środki trafiły. Przecież cały czas słyszymy apele, aby jeszcze raz się przyjrzeć, aby to rozważyć. W takim duchu wypowiada się pan Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W takim duchu wypowiadają się inni politycy. Przecież w Parlamencie Europejskim zbierane były podpisy pod wnioskiem o wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen. Spadła na nią ogromna krytyka, że zbyt wcześnie to robiła. Niestety to zrobiła, że zaakceptowała Polski Krajowy Plan Odbudowy. Niestety w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, bo także tam są politycy nieprzychylni Polsce, cały czas trwa walka o to, czy da się Polskę zagłodzić, jak to zostało powiedziane, czy Polska będzie się mogła rozwijać. My jesteśmy krajem, który ma dobre wyniki gospodarcze, który pomimo pandemii, pomimo wojny na Ukrainie radzi sobie zupełnie przyzwoicie na tle innych krajów europejskich. Krajem, który zyskał w tej chwili bardzo mocną pozycję międzynarodową, który jest partnerem dla wielkich krajów europejskich czy światowych, który się uniezależnia. Nie wszystkim to się podoba, więc zobaczymy. Zobaczymy i tu postawmy przecinek na razie, panie pośle, dlatego że dołączył do nas Bogusław Wątor z Nowej Lewicy. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry, panie redaktor, i przepraszam. Wybaczamy, wybaczamy. To zapytam pana też to samo zdanie, no a rozmawiamy to samo pytanie, rozmawiamy oczywiście o Sądzie Najwyższym. Czy podpis prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o Sądzie Najwyższym zamyka temat i pieniądze z Funduszu Odbudowy rzeczywiście do nas dotrą? No ale pytanie kiedy? Jak pan to ocenia? Znaczy, jakby narrację medialną mamy taką, że temat jest jakby zakończony, że pan premier Morawiecki dogadał się z przedstawicielami Komisji Europejskiej co do konkretnych zapisów. Ale czy tak jest, to ja osobiście mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że te zapisy, które zostały w ustawie przedstawione, nie w pełni wyczerpują ideę, o której po prostu toczył się bój. Więc czas pokaże, czy
ta zmiana, która nastąpiła, jest wystarczająca dla Komisji Europejskiej i czy środki będą już po prostu, znaczy czy będzie ta umowa podpisana i czy otrzymamy środki. Ja bym chciał, żeby tak było, no bo w Polsce są te pieniądze potrzebne i czym dłużej będziemy zwlekali, tym za chwileczkę no, nie będzie możliwości ich wykorzystania. Więc a im więcej będzie debat na temat praworządności w Polsce, tym też dłużej to wszystko będzie trwało. Szanowni panowie, to może... Znaczy, no, najprościej jest, pani redaktor, no, dostosować pewne reguły i zasady do reguł takich, jakie obowiązują w cywilizowanym świecie, żeby faktycznie... A my nie jesteśmy cywilizowanym krajem? Sądownictwo... znaczy no, niektórymi rzeczami, które próbujemy wprowadzać, zastanawiam się, czy się trochę nie uwsteczniamy, mówiąc tutaj osobiście, ale najprościej jest no, po prostu no, dostosować pewne kwestie tak, żeby faktycznie sądy były niezależne i żeby nikt nie miał o to wątpliwości i nie będzie miała wtedy też Komisja Europejska. Pan poseł chce się odnieść, bo słyszę tutaj, że wzdycha. Tak, bo ciężko. Ja myślę, że to, co mówi pan poseł Wontor, jest bardzo bliskie temu, co właśnie mówią niestety nasi europosłowie, mówię nasi w sensie polskim. Ci z opozycji. Ci z opozycji, bo jak słuchamy pana Roberta Biedronia, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, jak słuchamy tego, co mówi pani Róża Thun w Parlamencie Europejskim, to Polska jawi się nam jako kraj, wydawałoby się gorszy niż Rosja, jeśli chodzi o tą sytuację. Nie daj Boże, no panie właśnie. Pośle. I ta narracja przebija się do większości lewicowo-liberalnej Parlamentu Europejskiego, stąd te nasze problemy. Ja zwrócę uwagę na to, co powiedziała pani ambasador Mosbacher, wtedy, kiedy już przestała być ambasadorem Stanów Zjednoczonych. I ona powiedziała, że obraz Polski kreowany przez opozycję i przez część mediów jest wysoce niesprawiedliwy. On wpisuje się w narrację rosyjską i być może ci ludzie, którzy tak mówią, nieświadomie grają w orkiestrze Władimira Putina. I tu przecinek, panowie, dlatego, że proponuję, wysłuchajmy właśnie fragmentu dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo proszę. Komisja dokonała pozytywnej oceny polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W naszej ocenie plan będzie wspierał Polaków na ich drodze do bardziej zrównoważonej cyfrowej przyszłości. Stanowi on kompleksową i zrównoważoną odpowiedź na sytuację gospodarczą i społeczną Polski. To była właściwa decyzja, choć nie jest ostateczna. Ale dodam do tej wypowiedzi, że również komisarz do spraw gospodarczych powiedział, że wypłata pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy będzie uzależniona od spełnienia przez Polskę warunków związanych z praworządnością. I teraz zacznę od pana posła w studio. Jak to zrobić? Dlatego, że tych warunków, tych kamieni milowych jest sporo, ale chyba pocieszające jest to, że są takie kraje, które mają 500 tych kamieni milowych. To też, tak, jeżeli spojrzymy na przykład na Włochy, to wcale nie mają ich mniej niż Polska, wręcz przeciwnie. Pytanie, co my rozumiemy przez praworządność, co będzie rozumiała część elit europejskich? Ja uważam, że w Polsce praworządność jest. Uważam, że powiązanie mechanizmu finansowego z praworządnością powinno dotyczyć tylko i wyłącznie wypłaty środków, wydawania środków. Polska jest bardzo dobrze oceniana przez instytucje europejskie jako kraj, który świetnie te środki wydaje i dla mnie to było kuriozalne, że Bułgaria, której władze mają zarzuty korupcyjne, dostała środki wcześniej niż Polska. Ale to dlatego, że no ja powiedziałem, Polska dla tamtych polityków stała się takim przysłowiowym chłopcem do bicia. Atakowano nas, atakowano w tym momencie za to, że u nas nie ma tej praworządności. A przecież nasze rozwiązania były bardzo często zbieżne z tym, z czym mamy do czynienia w Nie wszyscy tak uważali, panie pośle. I teraz Bogusław Wontor. No właśnie pytanie do pana. Dlatego, że tak, mamy zmiany w Sądzie Najwyższym, Izba Dyscyplinarna likwidowana.
chyba nie będzie powodów już, żeby właśnie na arenie międzynarodowej w Europarlamencie mówić o tym, jak to w Polsce jest niedemokratycznie chociażby. Znaczy, no jak jest wybierany KRS, to wszyscy widzimy. Jak spytam się tutaj mojego kolegi, żeby mi powiedział, jak jest realizowana chociażby idea konstytucji w układzie wyboru do KRS-u, czyli są, powinni być przedstawiciele wszystkich sądów, to się spytam, kto reprezentuje na przykład sądownictwo wojskowe, bo takowe powinno być tak jak i administracyjne, tak jak i cywilne, powszechne. Tutaj praktycznie biorąc, no kto reprezentuje wojskowe? Kto reprezentuje Sąd Najwyższy w Krajowej Radzie Sądownictwa. Więc tutaj jest wiele takich dylematów i problemów. I też prosiłbym, żeby nie mówić o tym, że u nas są podobne systemy chociażby wyborów czy czegokolwiek jak w innych państwach. Bo przywoływany przez tutaj mojego kolegi przykład chociażby Niemiec, no jest całkowicie inny. Bo tam z kandydatów do powiedzmy takiego ciała jak u nas KRS, typują korporacje prawnicze. I te korporacje prawnicze mają ustalone reguły, kto może ewentualnie tam startować. Jest bardzo duży regulamin sita, kto w ogóle może pretendować. Pani pośle, ja mam taką propozycję, żebyśmy na Niemczech to się może nie wzorowali, bo... Może byśmy nie... No dobrze, ale żebyśmy cały czas nie opowiadali, że to jest to samo. No nie jest to samo, bo tam korporacje desygnują. I między innymi w tych regulaminach, jak ja to nazwę, jest zapis, że praktycznie biorąc, były polityk po 10 latach może się dopiero ubiegać ewentualnie o to, żeby zasiadać w KRS-ie, czy jak był osobą publiczną. A raczej się stara tak robić, żeby takie osoby nie były wybierane. I tych przedstawicieli desygnują te korporacje i dopiero później parlament oczywiście wybiera. A u nas idzie ostro politycznie. No, z Sejmu trafia się do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy czynni trafiają do KRS-u niesłusznie. Więc trudno tutaj mówić o pewnych normach, które obowiązują w zachodniej Europie i w Niemczech. Panie pośle, ad vocem i idziemy dalej do kolejnego tematu. Tak, ale pan poseł mówi o tym, jak to teraz źle się dzieje w KRS-ie. Ja przypomnę, że przez 14 lat w KRS-ie był w poprzednim czasie jeden z prominentów polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, wobec którego teraz były wysuwane bardzo poważne zarzuty i okazywało się, że ma ogromne problemy z prawem. I tyle kwestii można byłoby podobnych pokazywać. Jeśli chodzi o tamte kraje, to jeszcze raz mówię, nikt nie zwraca uwagi na to, że my naprawdę staramy się nie naruszać norm ogólnie przyjętych prawnych. Natomiast mam wrażenie takie i nie wiem, czy pan poseł się ze mną zgodzi, czy nie, że cała ta sprawa związana z praworządnością w Polsce, te decyzje, które podejmuje choćby TSUE, podejmuje Komisja Europejska, te rezolucje, które są podejmowane przez Parlament Europejski, to tak naprawdę wszystkie mają charakter polityczny i one wymierzone są w rząd Zjednoczonej Prawicy, bo gdyby pominąć całą kwestię właśnie tych problemów politycznych, to się okaże, że tych istotnych różnic naprawdę jest stosunkowo niewiele. I teraz mam takie pytanie. U nas mówi się o tym, że naruszane są pewne zasady. W Holandii do Sądu Najwyższego trafia prawnik, który był, jak to się mówi, prawnikiem Putina. W innych krajach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie politycy bardzo blisko współpracowali z sędziami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te powiązania są. Pisze o tym francuska prasa. I wszystko jest zamiatane pod dywan. Przechodzi się nad tym do porządku dziennego. To tylko Polska jest tym krajem, gdzie łamana jest praworządność, gdzie u nas coś
złego w tej kwestii się widocznie dzieje. Niektórzy może mają takie hobby, żeby właśnie tak z Polską postępować, żeby no cały znamy. Czas coś było. Natomiast panowie, mogę, to jednym zdaniem, panie pośle, okej? Okay? I idziemy dalej. Zgadzam się z tym, że Platforma Obywatelska, rządząc PSL-em, też ma wiele można by im było zarzucać i tutaj jest zgoda. A z tym rezolucje, że są polityczne, no bo one są z natury polityczne, no to też zgoda. A patrząc na te różnego rodzaju rozwiązania, oczywiście patrząc na jakość polityki, to w pełni się zgadzam, że takich sytuacji nie powinno mieć, ale umówmy się, że poziom tych przykładów, które pan podał do tego, co się w Polsce dzieje, to i tak no, to jest strasznie się dzieje, różnica okay. duża. Patrząc na mechanizmy, pani redaktor, to moim zdaniem to daleko jest od ja porównuję, znaczy no porównuję, patrzę na to, co się dzieje też w innych krajach i rzeczywiście tam można postawić wiele znaków zapytania, ale to właśnie idźmy dalej. Panowie, w wywiadzie dla Gazety Polskiej wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że lepiej być zadłużonym niż okupowanym. To znaczy mam na myśli tutaj jego nawiązanie do rozbudowy wojska, do sprzętu, do zakupu broni. I to finansowanie, które zostało zwiększone do 3% PKB, rzeczywiście to są ogromne pieniądze, które idą na sprzęt, na obronę narodową. Ja teraz zapytam pana Bogusława Wontora, czy rzeczywiście pana zdaniem powinniśmy tyle inwestować, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, czy jednak opozycja ma co do tego jakieś ale? Znaczy, no na pewno należy tak doposażyć armię i być przygotowanym na ewentualności, bym powiedział, takie złe dla Polski w różnych układach, nie tylko militarnych. My powinniśmy robić takie działania, żeby zapobiegać tego typu rzeczom. A dlaczego to się nie działo przez te wszystkie lata poprzednie, jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości? Pana zdaniem, dlaczego PSL, Platforma, Lewica? Co się działo takiego, że nie można było inwestować w obronność, kiedy wiedzieliśmy, kogo mamy niedaleko, czyli Rosję? Znaczy, my jako SLD, jak rządziliśmy, to tyle, ile mogliśmy, przeznaczaliśmy środków na dozbrojenie, czy w ogóle na obronność, więc tutaj trudno do nas mieć jakiekolwiek zarzuty. No jest to kwestia patrzenia, czy jak duża powinna być armia, jak powinna być wyposażona i czy w danym kraju nie ma ważniejszych wydatków. To jest na pewno niewątpliwie zawsze duży wydatek. A to nie jest jeden z najważniejszych wydatków? Znaczy dzisiaj rzeczywistość pokazuje, że tak. I tutaj trudno się nie zgodzić z panią, pani redaktor, tylko ja mówię w innej rzeczywistości. Jakby mnie pani zapytała, powiedzmy, półtora roku temu, czy dwa lata temu, czy w Europie będziemy mieli konflikt wojenny na taką skalę, jak jest właśnie w Ukrainie, to ja bym powiedział, że no myślę, że po II wojnie światowej już tego typu konfliktów nigdy nie będzie. Ja tak w to wierzyłem, tak myślałem. W życiu bym nie wyobrażał sobie, że może być dojść do takiej sytuacji w cywilizowanym świecie, jak jest dzisiaj na Ukrainie. Więc moim zdaniem, idąc dalej, my powinniśmy zrobić wszystko, żeby Rosjanie ponieśli, czy Rosja poniosła jak najbardziej daleko idące Oczywiście. Konsekwencje z tego tytułu. Ale, żeby po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, żeby drugi raz na tego typu rzeczy nigdy więcej się nie odważyła. Oczywiście, ale panie pośle, widzimy, co robią Niemcy, Francja, jak wygląda przekazywanie broni. Wołodymyr Zełenski powiedział, że to, co przekazały Niemcy, to jest dosłownie procent tego, o co prosili wręcz. No jednak perspektywa nie jest zbyt optymistyczna. Ma pani redaktor w pełni rację. I uważam, że ja jestem pełna obaw tutaj. Stać jest na więcej, tylko pytanie jest, czy narracją taką, że będziemy ich ciągle krytykowali i po nich... No presja ma sens. Czy to jest dobry sposób, no tak, ale czy to jest dobry sposób na to, żeby po prostu ich przekonać do większego udziału? Przecież pamiętajmy okay. i myślę, to że przecinek tutaj mój kolega panie pośle. To też powie, że Niemcy po wojnie mają te zapisy odpowiednie w konstytucji, są bardzo pacyfistycznie nastawieni w różnych kwestiach, więc stąd jest ich takie czy inne
podejście. No tak, no dzisiaj trzeba głaskać jak małe dzieci, panie pośle. Żeby ich przekonać. Dorośli ludzie, którzy widzą dramaty, zgwałcone dzieci, więc nastolatki. Dlatego ja się z panią zgadzam i trzeba zrobić wszystko, żeby ich przekonać. I tutaj kropka, panie pośle, na razie teraz mój gość w studio. Zgadzam się z tym, co powiedział pan prezes Kaczyński. Ja przypomnę jeszcze inne powiedzenie, bardzo znane chyba wszystkim. Kto nie chce płacić na swoją armię, kto nie chce utrzymywać swojej armii, będzie utrzymywał obcą. I to jest ta prawda. Po roku 2015 Polska była jednym z nielicznych krajów, w momencie kiedy my objęliśmy rządy, które wywiązywały się z tej zasady obowiązującej wszystkie kraje NATO, że 2% PKB będzie przeznaczanych na armię, co najmniej. Inne kraje tego nie czyniły. Szczególnie tutaj no, trzeba podkreślić to, jak Niemcy zachowywały się. Ja zgadzam się z panem posłem Wontorem, że w Niemczech jest specyficzna atmosfera pacyfistyczna. Czy to wynika z tego, że oni mają taki kryształowy, pacyfistyczny charakter, czy wynika z tego, że niestety agentura rosyjska, a wcześniej sowiecka wpływu była taka mocna, że jak przypomnimy sobie te wszystkie marsze przeciwko NATO, jak przypomnimy sobie te nawoływania, żeby likwidować bazy amerykańskie w Europie Zachodniej, które w latach 80. czy 70. przewalały się przez Europę Zachodnią, to zrozumiemy skąd się bierze ten pacyfizm. Jeśli chodzi o środki, to uważam, że te 3% to jest dobry kierunek, ale... Ale jeszcze większy powinien być? Powinien być tak duży, żeby Polska miała silną armię, dobrze wyposażoną i żeby agresor bał się tutaj wkroczyć, bo może go spotkać coś, czego by na pewno nie chciał. Tylko przypomnę jedną rzecz. Kiedy w ubiegłym roku uchwalaliśmy budżet na rok 2022, to w Senacie zrodziły się poprawki, które demolowały budżet na obronę narodową. I ciekawy jestem, jak, czy pan Wontor, poseł Wontor pamięta, jak wtedy opozycja głosowała nad tymi poprawkami, które zabierały miliardy złotych z obrony narodowej, z obrony państwa i kierowały do innych celów, niewątpliwie ważnych. Panie pośle, ad vocem bardzo proszę, Bogusław Wontor. Nie, no ale to jest to, co ja wcześniej mówiłem. Punkt widzenia nieraz zależy od punktu siedzenia. Mi podobała się wypowiedź kanclerza Niemiec, który się przyznał, że patrząc na polityczne podejście do Rosji, na polityczne podejście do kupowania od nich surowców, na budowanie rurociągu, że to były błędy polityczne, bo można się przyznać do tego, no bo perspektywa bywa różna w zależności od tego, no, w którym miejscu się jest. Okej, ale dobra, to zapytam w taki sposób, panowie. Zawsze dla, szczególnie też dla lewicy nie ukrywam i nie będę tego ukrywał, zawsze był duży dylemat, czy wydawać więcej pieniędzy na przykład na obronność, czy więcej pieniędzy na przykład na politykę społeczną, na potrzeby ludzkie. I to jest odwieczny dylemat i to, co powiedziałem, ale zgadzam się tutaj z państwem, że środki, patrząc na to, co się wydarzyło, powinny być takie przeznaczone, które w pełni zaspokoją potrzeby z tych powodów, o których tutaj były wcześniej mówione. Oczywiście, że tak, bo czasy są trudne, rzeczywiście... Ważne zdanie padło jeszcze w wywiadzie. Jarosław Kaczyński mówi, tę wojnę trzeba wygrać, ale po pierwsze minęły 112 dni, minęło? Tak. Są kraje, które chyba, może nie kraje, ale politycy, którzy gdzieś tam jednak trochę wyłączyli się z tej dyskusji. Spowszednienie to jest takie pojęcie, taki termin, który teraz się pojawił. Ogromne wydatki i ogromne wsparcie Ukrainy, którego Polska oczywiście udziela, ale z tym wsparciem na przykład Niemiec no nie do końca jest tak, jak byśmy sobie tego życzyli. No i teraz pytanie, jak wygrać tę wojnę, kiedy perspektywa jest jeszcze długa? Panie pośle. No właśnie, znaczy wygranie tej wojny przez Ukrainę jest niezbędne, żeby Europa i świat
czuły się bezpieczne. Putin gra w tym momencie rzeczywiście na zmęczenie społeczeństw zachodnich. Gra na to, że w pewnym momencie znajdą się tam w większości ci politycy, którzy stwierdzą, że Ukraina musi ustąpić, że mają już dość sytuacji, w której nie będą robić biznesów z Rosją. Ale niestety, jeżeli państwa zachodnie zostawią Ukrainę, to za kilka czy kilkanaście lat Putin pójdzie dalej. To pójdzie ja wtrącę, na kraje bałtyckie, to ja pójdzie na Polskę. Wypowiedź, panie pośle, to ja wtrącę, pan będzie kontynuował wypowiedź premiera Portugalii, który mówi tak, aby okazać jednoznaczne i natychmiastowe wsparcie, nie trzeba koniecznie teraz rozpoczynać negocjacji w sprawie procedury, która może potrwać wiele lat. Francuski prezydent Macron mówił nawet o dekadach. Mówimy tutaj o Ukrainie w Unii Europejskiej. A Wołodymyr Zełenski mówi, że status właśnie członka, że status oczywiście osoby, państwa kandydującego mógłby coś zmienić. I pytanie rzeczywiście, czy mógłby zmienić i czy nie można tego procesu przyspieszyć, bo wtedy Władimir Putin no, miałby o wiele bardziej związane ręce. Oczywiście, w tej chwili my mówimy o tym, żeby... nie pomagają też. My mówimy o tym, żeby jak najszybciej Ukraina stała się kandydatem i dostała status kandydata. I to naprawdę ma ogromny wymiar symboliczny. Pokazuje, że miejsce Ukrainy jest w Europie. Później procedury związane z przyjęciem jako członka muszą pewien czas potrwać. Ale jakby to wpłynęło na Putina? Pokazałoby, że Europa jest otwarta na Ukrainę, pokazałoby Putinowi, że nie ma co liczyć na to, że będzie rozgrywał nas, rozgrywał Unię Europejską, rozgrywał świat demokratyczny. Ja przypomnę sytuację z Gruzji. Przecież w Gruzji też było tak, że oni mieli swoje ambicje europejskie, ambicje związane z Unią, związane z NATO i wówczas zastopowano to. Efekt był taki, że Rosja wkroczyła do Gruzji, a potem widząc no, taką, powiedzmy, nie wiem czy bezradność, czy bezmyślność krajów zachodnich, mogła sobie pozwolić na to, że zajęła Krym, wkroczyła do republik Ługańskiej czy Donieckiej i de facto rozpoczęła cichą wojnę z Ukrainą. To jest wina Niemców, to jest wina Francuzów, to jest wina innych. I Bogusław bo myśmy Wąta. Cały czas mówili o tym, że Ukraina walczy w imię zasad europejskich. Tak, pełna zgoda, panie pośle, ale ja dodam, że tutaj też premier Portugalii mówi tak, najgorzej to dać fałszywą nadzieję. Bogusław Wątor. Znaczy, ja się zgadzam z panem posłem i zgadzam się z pani redaktor tutaj w pełni. Mogę tylko ewentualnie no, dodać to, co już mówiłem wcześniej, że my musimy zrobić wszystko, żeby jednak Rosja odczuła i tak jak pan Kaczyński powiedział, przegrała tą wojnę. I my musimy dzisiaj też zrobić wszystko, żeby ta sytuacja wojny na Ukrainie nie spowszechniała dla państw nie tylko europejskich, ale na całym świecie. I tutaj jest ważna rola do odegrania naszego prezydenta, naszego premiera, naszej dyplomacji, żeby cały czas państwom przypominać, że tam toczy się wojna, że tak jak pani powiedziała, giną ludzie, giną kobiety, giną dzieci. Albo są porywane dzieci i przesiedlane do Rosji. No, to już nie będę mówił o innych drastyczniejszych rzeczach. Żeby to przypominać i mówić, że musimy zrobić wszystko, posuwając się z kolejnymi sankcjami, z kolejnymi działaniami przeciwko Rosji, a wspomagających Ukrainę, żebyśmy po prostu jak najszybciej ten konflikt wygrali, bo ja jak najbardziej utożsamiam się z Ukraińcami i tak wygrana. Tak jak my wszyscy od 112 jako, dni. Jako też i moją wygraną. Panowie, kolejny temat, nasze podwórko, polska scena polityczna, chociaż może muzyczna, tak to nazwę, dlatego że no właśnie... Czy będzie to polityczno-muzyczna scena, a bardziej lista Prawa i Sprawiedliwości z Pawłem Kukizem? Panie pośle, tutaj pytanie do pana. Słucha pan Pawła Kukiza? Słucham. I podoba się muzyka?
Czy w tej chwili mniej chyba już komponuje, mniej gra, no tak. Bardziej angażuje się w politykę, ale tak, ja... A pomysł wspólnej listy i obecności Pawła Kukiza na liście PiSu też się podoba? My bo mamy, już jesteście posłowie, tak jak powiedział Krzysztof Sobolewski. My mamy porozumienie programowe przecież. Ruch Kukiza wspiera nas w Sejmie programowo, prawda? Różnice między nami na pewno są. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że posłowie już jesteśmy, natomiast także stwierdził, że konkretnie to będziemy wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało za jakiś czas, bo pan poseł Kukiz jest artystą, no a wiadomo, artystyczna dusza to ma w sobie taki element pewnej nieprzewidywalności, tajemniczości. I myślę, że no, jeżeli nie będzie tutaj wielkich różnic programowych i jeżeli uda się wspólnie ten program zbudować, to miejsce pana Pawła Kukiza, miejsce jego współpracowników na listach Prawa i Sprawiedliwości jest otwarte, a to dawałoby nam większą szansę na odniesienie sukcesu wyborczego. Ale czas pokaże, jak to naprawdę będzie. Czas pokaże. Na razie rzeczywiście do tych wyborów daleko, ale my już o to pytamy. I jak na razie Lewica 8%, panie pośle, Bogusław Wontor? Bogusław... No 8%. Chciałoby się więcej, ale wciąż jesteście w Sejmie. Ale pytanie, co z tą jedną listą? Donald Tusk mówi, że chce jednej listy opozycji. PSL nie chce Lewicy na tej jednej liście opozycji. Zobaczymy, tak jak pan poseł powiedział. Oj, ale ciężko pan wzdycha. Czas będzie weryfikował pewne, że tak powiem, podejścia. Wszystko będzie zależało od właśnie tych słupków, która partia ile będzie miała, jak to będzie wyglądało. Więc ja myślę, że dzisiaj to można sobie jeszcze tak na luzie gdybać i sobie mówić, a z tym tak, z tym nie, tamto tak, a tamto nie. Ja myślę, że jak rzeczywistość będzie do pewnych rozwiązań zmuszała jedną, czy drugą, czy piątą stronę, to po prostu będzie to też inaczej. To wyglądało. Ostatnie moje pytanie w takim razie. Czy wybory samorządowe po parlamentarnych to jest dobry pomysł? Bogusław Wontor. Znaczy ja osobiście uważam, że jeżeli budujemy państwo, znowu co mówię, na takich porządnych fundamentach demokratycznych, to przesuwanie terminów, skrócanie kadencji czy inne manipulacje powinny po prostu być w wyjątkowych, tylko super wyjątkowych sytuacjach, więc daleki jestem od tego typu rozwiązań i nigdy do czy skrócenia kadencji, czy właśnie wydłużania kadencji nie podchodziłem pozytywnie. Zresztą nie wyobraża sobie chyba pani tego, żeby w Stanach Zjednoczonych skrócać czy wydłużać kadencję. To by było dla nich nie do pomyślenia. Niektórzy mają bujną wyobraźnię. Okay. No zgadza się, tylko że ogólnie co do zasady państwo jak ma dobrze funkcjonować na pewnych podwalinach, no to jak jest kadencja 4 lata, to ta kadencja powinna trwać 4 lata. Andrzej Kraj. No w tym wypadku myślę, że byłoby to rozsądne rozwiązanie. Ja zresztą już kilka lat temu w rozmowach z samorządowcami wskazywałem na być może taki scenariusz, bo kiedy okazało się, że te wybory będą się zbiegać samorządowe i parlamentarne, to rzeczywiście jest to ogromne wyzwanie organizacyjne, ale także problemy z rozliczaniem tych kampanii. Na pewno źle by się stało, gdyby został poddany pod dyskusję pomysł skrócenia kadencji samorządu bądź Sejmu. Wydłużenie z moich rozmów z samorządowcami ma zdecydowanie więcej zwolenników niż jakieś działania skracające ich kadencję. Będziemy nad tym dyskutować. Myślę, a my będziemy się przyglądać. Myślę, że wychodzi to też naprzeciw tym głosom, że wybory samorządowe na wiosnę dają korzystniejszy wpływ samorządowców na tworzenie budżetu na dany rok, więc jest to do rozważenia. Wiosna to zawsze symbol nadziei, może dla niektórych polityków również. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość w studio. Dziękuję panu. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. I Bogusław Wontor w połączeniu na Skype'ie Nowa Lewica. Dziękuję panu.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu posłowi, dziękuję państwu. Ja też dziękuję panu posłowi. To jak już sobie wszyscy podziękowaliśmy, to jeszcze życzę dobrego weekendu wam, a już za chwilę się spotykamy ponownie. A teraz Michał Trześniewski.